Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tematem maszyn CNC, sterowanych numerycznie za pomocą komputera. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zbuduję stanowisko, pokażę Wam, jak podłączyć sobie wszystkie podzespoły, które kupiłem, silniki, płytę główną i pokażę Wam, jak to wszystko podłączyć. W kolejnych filmach będzie już to budowa maszyny CNC. W komentarzach możecie pisać swoje propozycje, zgadywać, co to będzie za maszyna i w kolejnych filmach dowiecie się, co to tak naprawdę będzie. Dlatego najlepiej, żebyście zasubskrybowali kanał i czekali na kolejne filmy. Także oglądajcie do końca. Jak widzicie, zmieniłem trochę kamerę, żebyście lepiej widzieli to, co tutaj będę robił. Także tutaj są rzeczy, które są niezbędne do budowy tego stanowiska. Oczywiście jakaś przykładowa płyta, na której będę przykręcał wszystkie elementy. I co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj kable ekranowane. To są to kable, które łączą nas bezpośrednio sterowniki silników krokowych wraz z silnikami krokowymi. Odłożymy sobie je na bok. Więcej kabli. Tutaj mam grzyb, przycisk awaryjny bezpieczeństwa, tak zwany grzyb. No i wiele innych. Jakieś przełączniki różnego rodzaju. Terminale zaciskowe. No i przewody oczywiście, gdyż przewodów pójdzie naprawdę dużo. To też sobie odłożę na bok. Co tutaj mam? Tutaj mam dwie takie skrzynki. W tych skrzynkach mam podzespoły elektroniczne, jakieś regulatory napięcia, przekaźniki, silniczki, różne tego typu rzeczy, kondensatory, rezystory. Tu jest druga taka skrzynka, w niej znajdziemy to samo, Arduino, kilka przełączników, jakieś przyciski, kabelki, to tak samo nam się przyda. Kolejne pudełko, stacja lutownicza, zamówiłem sobie stację lutowniczą, gdyż miałem, używałem wcześniej lutownicy transformatorowej, ale jak wiadomo nie jest to wygodne do lutowania. I tu mamy dużo rzeczy do połączenia. Także lutownica. Wam pokażę jaka. Tak wygląda lutownica. Jest to lutownica Web. Wiadomo, chińska. Tak samo jak Ihuna, czy Ihua, nie wiem jak to się wymawia. W każdym bądź razie jest to chińska lutownica, najtańsza stacja lutownicza, jaką znalazłem na Allegro i postanowiłem ją wziąć, gdyż wszystkie po prostu są chińskie i bez różnicy, którą wybierzemy. No może jest różnica, aczkolwiek prawdopodobieństwo tego, że się zepsuje w każdej, jest takie samo. Także lutownica jak najbardziej nam się przyda. Wstawka. Ok. I tutaj już jest sama paczka od z Chin. W sumie z Chin. Wysłana prawdopodobnie z któregoś z europejskich magazynów. Zamawiana była na AliExpress. I za chwilę pokażę Wam, co jest w środku. A później zrobię przyspieszenie filmiku i złożę całe stanowisko, a następnie opowiem Wam, co się na nim znajduje. Ok, także bierzemy się za rozpakowanie pudełka. Zobaczę, pokażę Wam, co tutaj przyszło, a później pokażę Wam, jak to wszystko podłączyłem. Ok, to najpierw wyciągniemy sobie wszystkie rzeczy z pudełka. Okej,
Okej, okay. I co my tu mamy? W tych czterech paczkach, w tych trzech, jest taki sam sterownik silników krokowych z parametrami, z możliwością ustawienia kroku oraz prądu pracy silnika, złącza śrubowe do podłączenia silnika, napięcia do zasilania sterownika oraz wejść z płyty głównej. Kolejną rzeczą jest to ta oto właśnie płytka. Jest to płytka, która przetwarza nasz G-kod i wysyła rozkazy do silników. Tutaj są odczyty z krańcówek. No i oczywiście jakieś tam steruje wyjściami typu wrzeciono oraz chłodziwo. Tutaj mamy zasilanie samej płytki oraz wyjście tam 12V. Nie wiem czy w tej kolejności, ale coś takiego. Jakbyście chcieli więcej informacji o samej płytce, to piszcie w komentarzach i zrobię taki odcinek, opowiem jak ta płytka działa, jak to wszystko wygląda i czy jest tak kolorowo jak się wydaje. Następna rzecz jest to pilot, na którym możemy regulować, sterować naszą maszyną. Podpinamy go bezpośrednio do naszej płytki i następnie możemy sterować poszczególnymi osiami. Tak to mniej więcej wygląda. Kolejna rzecz, kabel USB do komputera, do płytki. Łączymy się i przesyłamy polecenia. Tutaj zasilacz 36V, 11A, co daje nam około 400W. Będzie on zasilał samą płytkę, jak również sterowniki silników krokowych. Także ten temat mamy już z głowy. Następną rzeczą są silniki. Silniki krokowe, jakby ktoś chciał, takie jest ich oznaczenie. Chińskie silniki krokowe, zestaw czterech silników. I to wszystko co tutaj leży, oprócz oczywiście stacji lutowniczej, kosztowało mnie około 1100 zł. Tyle za to zapłaciłem. No i okej, ja się biorę za podłączanie tego wszystkiego, za budowę stanowiska. No i widzimy się za chwilę.
powodu, że film powstałby zbyt długi, postanowiłem podzielić go na dwie części. Dlatego dzięki za oglądanie. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, jeżeli film Ci się podobał, oraz do oglądnięcia kolejnego filmu z tej serii. Także zapraszam i koniecznie napisz, jak myślisz, co to będzie za maszyna. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie.